Okej. Okay. Witajcie, kochani. Powinniśmy już być na żywo. Teraz jeszcze chwilka, żebyście wy nas zobaczyli. Jak tylko się pojawicie, nas zobaczycie, dodajcie nam proszę znać w komentarzu, że nas widać, że nas słychać. Na razie jeszcze widzimy tutaj okrąglutkie zero, czyli pewnie jeszcze mamy chwilę opóźnienia. O, zaczynacie się pojawiać. Dobra, jesteście. Okej, okay, jest okej. Okay. Super. Widać, słychać, super. Witam Was bardzo serdecznie na kolejnym webinarze z cyklu Akademia Pet Smile. Dzisiaj mamy fantastycznego gościa, zaraz Wam troszeczkę opowiemy o tym, co będziemy robić, o czym będziemy mówić. Ja nazywam się Kasia Ganszczyk-Grawska i witam Was ze strony Pet Smile, czyli sklepu zoologicznego dla wymagających. Zapraszam Was do nas na www.petsmile.pl. Dzisiaj będziemy mówić o nosworku. O tym na pewno wiecie, bo też przecież dlatego tu jesteście. Mamy fantastycznego gościa, jest z nami Agata Taraszkiewicz, Agata z ramienia K9 Nosework Silesia. Opowie Wam, kim jest, co robi, jakie ma sukcesy, a ma duże. Także myślę, że sama o sobie troszeczkę powie. Ja Wam mogę tylko powiedzieć tyle, że jest to osoba z ogromnym doświadczeniem, z dużą wiedzą na temat noseworku, która Wam ten temat na pewno w bardzo fajny sposób przybliży. Wiem, że dzisiaj mamy tutaj osoby, które jeszcze zupełnie w tym temacie nie siedzą, ale mamy też osoby, które już coś wiedzą i coś robiły i mają swoje konkretne pytania. Także myślę, że każdy z nas znajdzie coś dla siebie. Agata, opowiesz coś o sobie, a ja później powiem organizacyjnie. Oczywiście, mogę coś powiedzieć o sobie. Bardzo mi miło. Przede wszystkim dziękuję za zaproszenie, bo to dla mnie naprawdę zaszczyt, że zostałam zaproszona. Natomiast nie wiem, czy to już możemy korzystać z prezentacji, natomiast mam przygotowany taki slajd o sobie, żebym nie zapomniała, co mam powiedzieć. Dlatego, jeżeli Kasia możesz, to przełącz. Super. Więc tak, jestem instruktorem Nosework. Aktualnie prowadzę zajęcia właśnie jako kanaj Nosework Silesia w Chorzowie w tej chwili. Ale na przykład mieliśmy również trening w Pet Smile'u. Kasia na pewno wspomina. Jestem też zawodniczką Nosework. No, udało mi się zdobyć trochę różnych medali i tytułów. Między innymi takim najważniejszym tytułem, który udało mi się zdobyć, jest tytuł Mistrza Polski 2019 roku Polskiej Ligi Nosework. Ten tytuł jest dla mnie ważny, bo to nie były takie jednorazowe zawody, na których często jest to kwestia szczęścia, czy pójdzie lepiej, czy troszeczkę gorzej. Tylko były to takie całoroczne, rankingowe zawody. Cała moja praca węchowa, moja pasja do pracy węchowej zaczęła się tak naprawdę od grupy poszukiwawczo-ratowniczej. Pracowałam ze swoim pierwszym psem, Biszkoptem, z którym zdawałam również egzaminy strażackie. Co prawda nigdy na akcję już faktyczną nie pojechał, bo się okazało, że ma problemy z dysplazją, z biodrami. Ale właśnie od tego wszystkiego się zaczęło, więc mam też takie troszeczkę doświadczenia w innego rodzaju pracy węchowej niż tylko nosework. A zawodowo, prywatnie jestem tak naprawdę informatykiem, jestem programistą, więc takie inżynierskie tematy, a wbrew pozorom w nosworku jest dość dużo fizyki, są mi dość bliskie. No więc tyle na mój temat. Kasia, oddaję głos do ciebie. Tak. Słuchajcie, u nas na pewno będzie weselej niż na meczu i na pewno z większymi sukcesami, bo niestety widziałyśmy, że coś nie poszło. Takich informacji technicznych, o które zawsze pytacie. Ile będzie trwało spotkanie? Będzie trwało około 1,5 godziny. Zaplanowałyśmy sobie plus minus, że około godziny to będzie prezentacja Agaty, potem będziecie mieli też czas na pytania. Że prezentacja jest podzielona na dwie części, to do pierwszej części zrobimy sobie pytania w środku, a do reszty na końcu. Na pewno nie będzie tak, że uda nam się odpowiedzieć na wszystkie pytania. Tutaj od razu Wam mówię, że z doświadczenia naszego, na żywo jest Was ponad 200 osób, zawsze jeszcze część osób dołącza, także no nie da się odpowiedzieć na wszystko, natomiast będziemy się starali wyłapywać te pytania, które dotyczą rzeczywiście treści, o których Agata będzie mówić. Też z takiego doświadczenia już tych webinarów naszych mogę Wam powiedzieć, że nie mamy jakby możliwości odpowiedzi na konkretne opisy Waszych sytuacji, przypadków, problemów swoich psów, bo raczej staramy się odnosić do tego, na czym skorzystają wszyscy. Także nie gniewajcie się, jeżeli któreś pytanie nam umknie.
Ja się będę starała te pytania wyłapywać i w miarę możliwości będziemy odpowiadać. Zapis tego spotkania będzie dostępny na Facebooku PetSmile. Ta cała akcja Akademia PetSmile z hashtagiem Akademia PetSmile to jest już kilka webinarów wstecz, które się odbyły na temat psów, na temat kotów. To jest taki nasz nowy projekt tegoroczny, który na pewno będzie kontynuowany, bo spotkał się z ogromnym zainteresowaniem, co nas niesamowicie cieszy, gdzie chcemy w taki sposób profesjonalny, ale kompletnie darmowy, otwarty, pokazywać opiekunom, co jeszcze mogą zrobić ze swoimi zwierzakami, jak lepiej się z nimi dogadać, jak lepiej zrozumieć ich potrzeby, jak z nimi pracować. Także jak wpisacie sobie ten hashtag, to te inne wydarzenia też znajdziecie. Ten zapis będzie bezterminowo dostępny, więc jak ktoś będzie musiał wyjść, to nie martwcie się, będzie do czego wracać. Co jeszcze powinnam wam powiedzieć? Czy jakieś pytania organizacyjne? Rzućcie w komentarzu, czy coś wam się nasuwa. A jak nie, to oddamy głos Agacie. Mamy zawsze 10 sekund opóźnienia względem waszych komentarzy i tego, co my mówimy, także zawsze jest taka chwila zawieszenia, jak ja czekam, czy coś odpiszecie. Także nie dziwcie się, że jest taka chwila przerwy. Wszyscy się witają. O, pierwsza wtopa, nie wysłyszałam telefonu. Dzwoni mój mąż, pozdrawiam męża. Dobra, nie pojawiają się żadne pytania organizacyjne. Jakby coś się pojawiło, ja cały czas będę tutaj sobie w ciszy w razie czego odpisywać. Agata, to ja wrzucam prezentację. Okej. Okay. I wyłączam siebie. Nie będzie mnie teraz słychać. Okej, okay. To w takim razie przejmuję głos i skoro już wiecie mnie, kim jestem, to opowiem wam, o czym dzisiaj będziemy sobie rozmawiać. I tak, podzieliłam tę prezentację właśnie na takie dwa bloki. W pierwszej będę mówiła o pracy węchowej ogólnie, ale w kontekście bardziej detekcji, ponieważ no, pracę węchową to mamy najróżniejsze rodzaje pracy węchowej. Z psami, a dopiero w drugiej części odniosę się de facto do samego nosework, czyli de facto sportu kynologicznego, który u nas w Polsce też się rozwija od 2016 roku. Dobrze, praca węchowa, tak jak już wcześniej wspomniałam, praca węchowa dzieli się między innymi na, znaczy jest to, nie wiem, właśnie taka praca ratownicza, jest praca są psy tropiące, jest właśnie detekcja zapachów, czyli to, co jest najbliższe temu noseworkowi. Detekcja zapachów to jest też ta praca, którą wykonują psy służbowe do wykrywania materiałów wybuchowych czy narkotyków. Dlatego natomiast na początek powiemy sobie w ogóle, jaka jest funkcja węchu u psa. I tak, węch u psa jest najczulszym, najważniejszym zmysłem u psa. Ja lubię porównywać węch u psa do wzroku u nas. Dla człowieka głównym zmysłem, którym odbieramy całą rzeczywistość, jest wzrok. Wzrokowo zapamiętujemy pewne rzeczy i tak dalej. Natomiast dla psa jest to węch. Pies nasz świat bardziej czuje niż widzi. Pies ma od 100 do 300 milionów komórek węchowych. W porównaniu chyba człowiek ma 5 milionów, o ile się nie mylę, nigdy tych liczb nie pamiętam. Natomiast u człowieka właśnie węch jest bardzo słaby w porównaniu do węchu u psa. I węch pełni różne funkcje, czyli poznawcze, czyli takie informacyjne. Tutaj, tak jak mówię, pies odbiera świat węchem, ale również funkcje komunikacyjne, czyli osobniki, psy wzajemnie rozpoznają, nie wiem, osobniki ze swojego stada i tak dalej, właśnie za pomocą węchu, bądź rozpoznają, czy jest to suczka, pies, po prostu komunikują się za pomocą tego węchu. Oraz pełni taką funkcję wyciszającą, czy może rozładowującą emocje, która, nie wiem, czy zauważyliście, że czasem jeżeli pies nasz się czymś zestresuje, czy innym psem, czy jakąś sytuacją, to później zaczyna intensywnie wężyć, właśnie po to, żeby rozładować emocje. I tak, jak to jest w ogóle zbudowane? Tutaj mam napisane 200 milionów komórek węchowych, to jest powiedzmy średnia, ponieważ tak jak wcześniej wspomniałam, te psy myśliwskie z największą
właśnie tym tą nabłonkiem węchowym mają nawet i 300 milionów komórek. I powierzchnia węchowa nabłonka węchowego u psów zajmuje obszar około 130 cm kwadratowych, gdy u człowieka wynosi zaledwie 3 cm kwadratowe. No to też możecie sobie porównać, jaka to jest różnica. I co jest jeszcze istotne? Istotne jest to, że tak naprawdę zobaczcie na tym rysunku, że bezpośrednio te bodźce węchowe praktycznie od razu zostają przekazane do mózgu, tak naprawdę bez jakiejś tam pośredniej drogi przez inne elementy mózgu, od razu praktycznie z receptorów węchowych trafiają do opuszki węchowej, która już jest częścią mózgu. I tutaj jeszcze dla porównania, budowa narządu węchu u psa i u człowieka. Także to taka ciekawostka, różnica właśnie w tym, jak ile to zajmuje. No i właśnie przekrój mózgu. Z lewej strony mamy przekrój mózgu u psa, z prawej strony przekrój mózgu u człowieka i na czarno są zaznaczone te elementy mózgu, które właśnie odpowiadają za analizowanie zapachów. Tutaj jeszcze... Tak... Agatka, mamy taką prośbę, żeby troszeczkę odsunąć mikrofon od ust. Aha, okej. Oczywiście dosyć mocno słychać oddech. Spróbuj teraz jeszcze. No, w tej chwili lepiej. Troszkę bliżej. Celujemy jakoś. Teraz okej. Halo, teraz. Halo, no, myślę, że teraz będzie super. Dobra, już nie przeszkadzam, przepraszam najmocniej. Dobrze. No, to dobrze, że powiedziałaś. I tak, właśnie, jak to wygląda, jeszcze tutaj taki schemat mam przygotowany. W momencie, kiedy nabłonek węchowy odbiera tą substancję, przesyła ją do opuszki węchowej, czyli tego elementu, który mieliśmy na czarno na poprzednim slajdzie zaznaczony, a następnie jest ten sygnał przesyłany do kory węchowej i do najczęściej kory mózgowej i innych obszarów mózgu. I co to oznacza tak naprawdę? Że te bodźce węchowe są bardzo intensywnie analizowane właśnie w korze mózgowej i to sprawia, że nasz pies właśnie jest mocno skupiony na tym, taki wręcz wyciszony, ponieważ intensywna działalność kory mózgowej sprawia, że chociażby te struktury mózgowe, które są odpowiedzialne za jakieś emocje czy reakcje, są powiedzmy nieco wyciszone. Tak, podczas węszenia również wydziela się dopamina w mózgu, co sprawia, że tak naprawdę praca węchowa, węszenie dla psa jest po prostu przyjemne. I właśnie chciałabym teraz omówić te zalety pracy węchowej. Przede wszystkim męczy, co jest powiedzmy zaletą dla nas właścicieli psów, ponieważ jesteśmy w stanie, ćwicząc coś węchowego, zmęczyć naszego psa w domu bądź na jakimś krótkim spacerze, wycisza. I to tak jak tłumaczyłam, to wynika z tego, że właśnie jak ta kora mózgowa intensywnie analizuje te bodźce, to podczas tej intensywnej pracy po prostu pozostałe struktury mózgu są nieco wyciszone, zapewnia stymulację umysłową, jest przyjemna, to właśnie ze względu na to, że podczas pracy węchowej wydzielana jest dopamina, podnosi pewność siebie, buduje samodzielność, opóźnia starzenie, to też po prostu wynika z tego, że ten mózg jest aktywny, no i aktywizuje psy stare i niepełnosprawne, tak? Często jest to po prostu związane z tym, że ten pies wykonuje aktywność, którą bardzo lubi i odnosi sukcesy w niej. I tak, grupa docelowa. Jeżeli chodzi o grupę docelową, to już Kasi przed chwilą mówiłam, że w zasadzie mogłabym powiedzieć wszystkie psy i na tym skończyć ten temat. Natomiast może troszeczkę wyjaśnię. Tak naprawdę każdy z psów jest w stanie wykonywać jakąś pracę węchową. Ja nie mówię, że wszystkie będą sobie doskonale radzić przy wykrywaniu jakichś tam mikrocząsteczek zapachu,
ale na pewno praktycznie każdy pies jest w stanie ćwiczyć ten nose work, tak jak go przynajmniej rozumiemy w takim ujęciu sportowym. Czyli świetnie radzą sobie psy w każdym wieku i tak naprawdę nie ma problemu z tym, żeby rozpocząć szkolenie, kiedy pies ma 10-12 lat, ponieważ jest to dla nich przyjemne zajęcie, którego chętnie się uczą. Rasa nie ma kompletnie znaczenia. Startują na zawodach zarówno kundelki, jak i psy rasowe. Widzę jedno z pytań, czy węch się zmienia wraz z wiekiem. I oczywiście delikatnie też się zmienia, przynajmniej na tyle, co rozmawiałam z weterynarzami na ten temat. Natomiast na pewno w najmniejszym stopniu. Dużo szybciej zanika czy wzrok, czy słuch u psa, a węch zostaje takim zmysłem, który najdłużej, z którego pies najdłużej może korzystać. Sprawność fizyczna nie ma znaczenia, o ile poruszanie się po niewielkim obszarze nie sprawia bólu. Czyli jak tylko pies jest w stanie parę kroczków przejść, to już możemy de facto się z nim bawić w jakąś pracę węchową, a prawda jest taka, że nawet jak nie jest w stanie, to nawet możemy robić takie ćwiczenia, przy którym po prostu wybiera chociażby spośród trzech kubek z zapachem, więc to nawet też jest dobry sposób, kiedy pies jest, nie wiem, podczas jakiejś rehabilitacji i faktycznie jest unieruchomiony, to mogą być ćwiczenia, z którymi sobie jest w stanie poradzić. Wielkość psa również nie ma znaczenia. Oczywiście wtedy troszeczkę te wyższe próbki są trudniejsze, ale to też nie jest tak, że trzeba ćwiczyć próbki na suficie już od samego początku. A prawda jest taka, że mały piesek, który aktywnie trenuje i staje się coraz lepszy, tak naprawdę jest w stanie też wykryć zapach, który jest gdzieś dużo wyżej. I również psy ras brachycefalicznych, to jest strasznie trudne słowo, mogą węszyć, bo one również mają nos, po prostu nadal są psami i skoro są w stanie znaleźć kulkę jedzenia rzuconą na podłogę, to znaczy, że są w stanie węszyć. Jedynie przy nich trzeba pamiętać, że one się szybciej męczą. I na przykład, zwłaszcza przy takich ciepłych, upalnych dniach, jak teraz ostatnio były, należy pamiętać o tym, żeby takie psy intensywniej schładzać, no bo u nich przy tej krótszej kufie ten wysiłek jest po prostu większy. Dobrze. I tak, chciałam Wam też w tym momencie zaproponować kilka takich prostych zabaw węchowych, które możecie sobie zacząć robić w momencie, kiedy tak naprawdę chcielibyście porobić coś węchowo, ale nie do końca jesteście przekonani, czy akurat nose work jako sport, jako ta konkretna aktywność jest dla Was. I oczywiście mata węchowa to jest coś bardzo fajnego, co spokojnie możemy zaproponować każdemu psu. Każdy pies praktycznie polubi wybieranie jedzonka z maty węchowej. Zabawki węchowe, z tym, że ja tutaj przy takich zabawkach, tych takich węchowych, czy tam zwanych na inteligencję, jestem dość ostrożna, ponieważ one często bardzo mocno frustrują psa i zamiast go wyciszyć, tak naprawdę sprawiają, że on się robi bardziej pobudzony, więc te zabawki węchowe, ale o ile nie wywołują frustracji u psa. Ukrywanie jedzenia i tutaj ja mam też takie, znaczy też bywam ostrożna w tym temacie. Polecam bardzo staruszkom, bo jak najbardziej to jest świetne ćwiczenie właśnie po to, żeby je aktywizować w domu, żeby troszeczkę się poruszały, czy troszeczkę właśnie powęszyły. I z tym, że jestem ostrożna, dlatego że takie psy żyjące w miastach, wychodzące na osiedlowe trawniczki, no niestety też często przenoszą sobie później to szukanie jedzenia na szukanie jedzenia pod śmietnikiem i
I właśnie w tym momencie poleciłabym zdecydowanie bardziej już wprowadzenie jakiegoś innego, trzeciego zapachu do szukania zamiast tego jedzenia. Tak? No bo czym innym jest wybieranie jedzonka z trawy od wybierania gdzieś tam porozsypywanego po mieszkaniu. I zamiast tego właśnie proponowałabym, jeżeli już to ukrywanie zabawki i szukanie zabawki, bądź właśnie takim bardzo fajnym ćwiczeniem, które zresztą ja bardzo lubię robić cały czas ze swoją suczką na spacerach, jest rzucanie zabawki w trawę, z tym, że z takim jednym dodatkowym punktem, ja w momencie, kiedy rzucam, to albo proszę psa, żeby po prostu usiadł i nie patrzył, znaczy w sensie on patrzy, jak rzucam, z tym, że później jeszcze przy nodze robię kółeczko 360 stopni i dopiero puszczam psa. Natomiast jeżeli wasz pies nie siada i nie jest w stanie wytrzymać takiego ćwiczenia, to możecie go po prostu złapać za obroże, rzucić piłkę, właśnie obrócić się o 360 stopni. W tym momencie pies traci tą orientację, gdzie ta zabawka została rzucona i musi popracować węchowo, żeby piłkę znaleźć. Tak? Tutaj chodzi mi o taką trawę, która będzie zasłaniała chociaż tą zabawkę. I naprawdę jest to super ćwiczenie, można bardzo fajnie obserwować, ja nawet filmiki czasem nagrywam, jak pies tak rewiruje, biega dookoła, coraz ciaśniej, aż jest w stanie prawie że w punkt tą piłeczkę znaleźć. Bądź właśnie jeszcze kolejny poziom utrudnienia tego ćwiczenia, to jest obrócenie się nie o 360 stopni, a 180 i wypuszczenie psa. I naprawdę śmiesznie to wygląda, jak pies wybiega oczywiście w przód, a później się orientuje, że tutaj w ogóle tego zapachu nie ma, no i zaczyna go szukać na takim jeszcze większym obszarze niż przy tej łatwiejszej wersji tego ćwiczenia, więc polecam. Świetnie to, takie ćwiczenie naprawdę świetnie aktywizuje te komórki węchowe, no, uczy psa faktycznie pracować węchem, a nie wzrokiem, jak to często bywa przy rzucaniu piłki czy zabawki na spacerze. I właśnie to ostatnie ćwiczenie, które chcę wam zaproponować, to jest detekcja zapachu, czyli de facto nosework, czyli już pobawienie się w to, żeby uwarunkować jakiś zapach w taki sposób, żeby pies był go w stanie szukać, ale o tym powiem tak naprawdę w tej drugiej części, a w tej chwili myślę, że możemy sobie przejść do tych pytań, o ile się jakieś pojawiły. Ja się też pojawię. Pojawiło nam się jedno pytanko a propos niezabawienia się jedzeniem, coś niebawienia się w szukanie jedzenia. To jest tak, że jeden pies oczywiście świetnie sobie to rozdzieli i nie będzie w ogóle łączył szukania jedzenia na spacerze i szukania, w sensie szukania jedzenia pod śmietnikiem i szukania jedzenia w domu, a inny będzie miał z tym problem. Więc to wszystko tak naprawdę zależy od psa, zależy jak bardzo on ogólnie jest posłuszny i tak dalej. Natomiast ogólnie w tej chwili często jest taka dość duża tendencja, żeby wszędzie wszystko zasypywać jedzeniem. Na spacerach, jak piesek się boi, to wszystko zasypujemy jedzeniem. No i no, jak on ma rozróżnić, że teraz na spacerze przy tym, czego się boi, ma zjeść to jedzenie, a w sytuacji, kiedy się znaczy, no, jest pod śmietnikiem, to ma nie jeść tego jedzenia. Więc no, ja jestem ostrożna, nie jestem zwolenniczką. Znaczy, dla psa szukanie jedzenia jest super ćwiczeniem. Tylko tak jak mówię, my najpierw go chwalimy i nagradzamy, jeżeli je to jedzenie w jakimś tam miejscu, które niby chcemy, żeby popracował sobie węchowo, a później za chwilę dostaje od nas po głowie tak naprawdę za to, że zjada jakieś resztki na osiedlu. Więc to jest kwestia po prostu tego, jaki to jest pies, jak sobie radzi ogólnie, czy ma tendencję w ogóle do wyżerania różnych resztek, czy raczej nie, czy jest bardzo łasy na to jedzenie, czy nie. Także trudno odpowiedzieć na to pytanie.
Ja sobie też tak myślę, może nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że jakby w ogóle takie zabawy w rozrzucanie jedzenia i tak dalej, no to jeśli już, no to tylko z psem o mega takim już dobrze wypracowanym posłuszeństwie, samokontroli i tak dalej, nie? Tak, ja pozostałam. Jakby to powinien być ten wstęp w ogóle, nie? A nie z psem, który jeszcze nie bardzo coś ogarnia, a już mu tutaj serwujemy po prostu stołówkę na trawniku, nie? Tak. Jeżeli nie jesteśmy w stanie kontrolować psa, no to musimy kontrolować środowisko. I to, Dokładnie. więc jeżeli nie jesteśmy go w stanie ogólnie kontrolować, a dodatkowo będziemy mu robić te ćwiczenia rozrzucania jedzenia w różnych miejscach, to naprawdę będzie mu jeszcze trudniej zrozumieć. Poza tym, na przykład na początku proponowałabym zostać w jakimś takim schematycznym ćwiczeniu, że zawsze to robię tylko w jednym pokoju, na przykład, albo tylko w domu, albo tylko, nie wiem, na jakiejś jednej salce treningowej, a nie, że rozrzucamy jedzenie raz na spacerze, raz w domu, raz tu, czyli z jednej strony robię taką generalizację całkowicie tego szukania jedzenia, a z drugiej strony jednak bym wolała, żeby pod Żeby śmietnikiem nie to nie zjadł. generalizował, nie? Tak. Tak, to jest super, to ujęłaś, że to jakby z jednej strony jakby nie chcemy tego zgeneralizować, ale robimy wszystko, żeby to zrobił, nie? Jakbyśmy to było inne ćwiczenie, to to właśnie by się nazywało generalizacją, co robimy, nie? Czyli rozrzucam tu, rozrzucam tam, uczę, że wszędzie się da coś znaleźć, nie? Dokładnie. Super, Także dziękuję. to jest po prostu taka moja uwaga, że musicie na to uważać, że samo ćwiczenie dla psa jest super, tylko później zastanówmy się, czy jeżeli pod śmietnikiem się denerwujemy, że jednak coś zjadł, to czy to na pewno jest jego wina, skoro wykonał nasze ćwiczenie, które mu wcześniej zaproponowaliśmy. Następne mam pytanko. Widzisz pytanie następne? Okej, okay. Tak, widzę. Musiałam chwilę przeczytać. Nie, nie wiem, co ci się było. Myślę, że można spróbować w ten sposób, tak? Ten kąg jest zawsze pewnego rodzaju schematem, który sobie wprowadzamy. I jeżeli będziemy pilnować, żeby tego schematu się trzymać, no to jest szansa, bo on też ma zapach, tak naprawdę, więc pies de facto nie szuka samego jedzenia. Tylko szuka też zapachu tej gumy, bo kąg jest gumowy i my może tego zapachu aż tak nie czujemy, ale pies go czuje doskonale. Uwierzcie mi, chociażby przecież właśnie robimy ćwiczenia szukania samej zabawki, tak? Bądź jeżeli pies jest niewidomy, ale lubi zabawki, no to można spróbować w ogóle samego kąga, żeby sobie szukał. Ale tak, jeżeli już. To właśnie taki schemat z tym kongiem, myślę, że mógłby być dobrym pomysłem. To jest tak trochę nawiązanie do tego pytania. Myślę, że też ciekawie. Znaczy, to jest najlepiej, gdyby to była psa zabawka jego własna i on już sobie świetnie poradzi tak naprawdę z tym, żeby ją sobie znaleźć, bo on zna zapach tej zabawki. No, może mógłby mieć problem, gdybyśmy wyrzucili coś zupełnie nowego i to jeszcze w gumowych rękawiczkach, bo wtedy to teoretycznie miałoby bardzo słaby zapach nasz. Więc jeżeli to jest znana zabawka naszego psa, to myślę, że nie musimy tego w żaden specjalny sposób przygotowywać. Jakby to miała być nowa zabawka, no to możemy to chwilę potrzymać, nie wiem, w kieszeni, w dłoni, żeby ten jakiś znajomy zapach na niej pozostał. Bądź dać psu i tam chwilę się poszarpać po prostu. Następny. Aha. Klasyka, nie? Cóż, to znaczy to pewnie zależy od tego, jaki to jest pies, natomiast on korzysta z niej prawidłowo, ponieważ te kulki z niej wypadają i osiąga sukces. Ja spróbowałabym ją przykleić bądź przystawić czymś ciężkim, jakimiś meblami, bądź przykleić taśmą, chociażby taką malarską, która jest łatwo zdejmowalna. Ale może Kasia ma właśnie Ja większe mam na to doświadczenie. odpowiedź jeszcze takie, bo to jest pytanie, które u nas w sklepie pada notorycznie, nie? Jakby co mam zrobić, żeby mój pies nie rzucał tą matą o ścianę, albo nie, nie wiem, nie rzucał kongiem o ścianę, albo żeby nie
demolował tych zabawek na jedzenie. Znaczy jest bardzo prosty sposób uczenia, nie? Jeżeli jakby psa trzeba nauczyć korzystać z wszelkiego rodzaju zabawek na jedzenie, i to my mamy takie doświadczenie, że najprostszy sposób, tak? Kładziecie matę na podłodze. Dajecie oczywiście jakąś komendę do węszenia, którą sobie ustalacie, typu szukaj, tak, albo że możesz, albo teraz, tak? To już jakie słowo powiecie, to jest bez znaczenia. Jeżeli pies zaczyna wężyć, super, chwalicie. Jeżeli pies zaczyna podgryzać matę, robić coś, czego nie chcecie, żeby robił z zabawką, mówicie nie wolno, podnosicie ją do góry, czekacie, aż pies się uspokoi, dajecie jeszcze raz. I po prostu na zasadzie czystej straty i zysku pies chce dostać matę i chce dostać smaczki i musi się nauczyć, że jakby nagradzane są te zachowania, kiedy używa nosa, ewentualnie łapy w przypadku niektórych zabawek, a nie te, kiedy używa zębów, nie? Czyli jak w każdej takiej tak naprawdę interakcji, gdzie chcemy nauczyć, żeby nie robił czegoś konkretnego, działamy stratą i korzyścią i to działa super, zwłaszcza maluchy łapią po prostu w moment, że jak dotkną zębami, to mata znika i w ogóle jest dramat, wtedy musimy psa tak, czekamy, aż się emocje uspokoją, nie? Bo to też jest to, że jakby emocje idą w górę, nie? On widzi, że tam coś jest, jeszcze nie do końca wie, jak to dostać, i jest taki strzał emocji, więc jak troszkę się wyciszymy, oczywiście bez żadnych jakichś krzyków, tylko po prostu uspokajamy, jeżeli zna komendę siad, to siad i znowu, tak, odkładamy, możesz i próbujemy jeszcze i nam to się ta metoda sprawdza, myślę, że warto spróbować, zwłaszcza jak są takie psy, które się po prostu emocjonują bardzo, nie? I jeżeli mamy psa, który już sobie zauczył to, że może tą zabawką ciorać po ścianach, no to to potrwa, natomiast jak to jest taki maluch, który dopiero próbuje, czy nawet starszy pies, który dopiero zaczyna, to my mamy tak doświadczenie, że nawet w sklepie jesteśmy w stanie go tego nauczyć, nie? Jak testujemy zabawki, że to jest kilka powtórzeń i pies łapie, o co chodzi. Także to taka moja rada z takiej praktyki sklepowej, że tak powiem. Tak, ja bym powiedziała, że jeszcze na początek właśnie można nie wciskać za głęboko tych kulek, żeby mu było łatwiej to zdejmować. I bo on nie będzie musiał takiej pracy włożyć w to węszenie, jak na przykład by mógł łapać i tym zacząć machać. Tak, więc... super, że o tym mówisz. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła teraz do głowy, jak o tym mówisz, jeszcze jest kwestia poziomu motywacji, nie? Że jak wrzucicie coś, co jest takie turbo, hipermotywujące, po prostu najlepsze na świecie, to po prostu odbiera mózg i pies przestaje myśleć, więc trzeba się wcelować w coś, co jakby już motywuje do tego, żeby szukać, ale jeszcze nie odbiera rozumu. Nie wiem, czy potwierdzasz, ale ja mam takie doświadczenie, że jak przemotywujemy, to po prostu mózg wyparowuje. Tak, tak. W tym momencie poziom motywacji jest już tak duży, że właśnie to abstrakcyjne myślenie nie następuje i pies działa w silnych emocjach i właśnie robi pierwsze jakieś takie odruchowe, instynktowne zachowania, zamiast chwilę pomyśleć. Tu jeszcze mam jedno pytanie, które gdzieś tam odnosi się znowu do tego szukania na trawniku. Możesz sobie zerknąć. Tak, oczywiście można to zrobić na komendę i jeżeli to działa, to jest super. W sensie, jeżeli to działa, to jest super, ale natomiast jeżeli wydasz komendę, to pies nie zrobi tak, że minie śmieci, tylko śmieci też zje. To po pierwsze. Po drugie, często psy nie do końca reagują na nasze komendy, a bardziej na sytuację, kontekst tego, w jakim jakieś ćwiczenie przeprowadzamy. Więc jeżeli przeprowadzamy w parku na jednym, jakimś tam konkretnym trawniczku, to ja jestem pewna, że jeżeli podejdziemy pod ten trawniczek, będą na nim leżały śmieci, jakieś resztki i nie wydamy tej komendy, to prawdopodobnie pies i tak zacznie je zbierać. Ale oczywiście to zależy od psa i jeżeli udało ci się to zrobić w taki sposób, że sobie nie łączy tych dwóch zachowań, to super. Super, dzięki. I to chyba będzie ostatnie z tej części. Uważam, że coś jeszcze pojawi ważnego. U psów kontuzjowanych... Żeby pies nie rzucał się do biegu w poszukiwaniu zabawki. Rozumiem, że jest, ma kontuzję i nie może szybko biegać. Chociażby chować ją tak, żeby nie musiał biec, czyli nie w, na przykład zamiast wyrzucać gdzieś daleko w tawę, to możemy bezpośrednio przed nim położyć 10 jakichś skrzynek, nawet kartonów papierowych i chodzi o to, żeby musiał przejść i tak naprawdę do każdego wsadzić łeb i nie będzie w tym momencie musiał biegać. Plus właśnie no chowanie takie, że nie widać, ale blisko, czyli mamy, nie wiem, małe pomieszczenie jakieś,
gdzie schowamy zarówno na początku, w sensie pies nie będzie, bo on biegnie dlatego, że wie, że to jest daleko, więc biegnie, bo chce tam być szybciej. I jeżeli będziemy chować również na początku, i to mówię o właśnie o pomieszczeniach, o jakichś pudełkach blisko niego, to on nie będzie startował tak szybko, bo będzie wiedział, że również może być w pierwszym kartoniku. Tak? I to może go spowolnić, natomiast jeżeli biegnie, to ogólnie znaczy, że ma fajną motywację tak naprawdę, ale psy często zaczynają biegać, jak wiedzą, że tak jak prowadzę szkolenia, jeżeli na początku ukrywam zawsze w jakimś tam przedmiocie, który jest na środku powiedzmy pomieszczenia, no i faktycznie wybiegają do tego pomieszczenia, ale później jak zaczynam chować też i na starcie, czyli tak jakbym miała ustawione jakieś puszki i w jednej z nich jest zapach, to na początku jest zawsze gdzieś w środku, gdzieś dalej. Ale później zdarza się, że jest w pierwszej puszce i wtedy najczęściej tak to szybkie bieganie mija, no bo po prostu jeżeli zapach może być też zaraz obok psa, no to zaczyna węszyć już od samego początku. Po prostu to miejsce węszenia musimy przybliżyć do psa, żeby właśnie nie musiał biegać. Super. Przepraszam, nie skoczyło, co... O, nie, czekajcie, bo jakieś jedno pytanie mi umknęło. O, chciałam do niego wrócić, bo przeoczyłem. Mhm. Nie bardzo rozumiem, co znaczy z apo... Słyszycie mnie dobrze, bo znowu trochę ruszyłam mikrofonem. Co to znaczy z aportem na śladzie? Czyli nagradzasz psa aportem za zrobiony ślad? Jeżeli tak, czy możemy go zamiennie rzucać w trawę? A możesz wymienić ten aport na przykład na zwykłą piłeczkę na sznurku? W sensie, bo to wszystko zależy od psa, więc trudno jest odpowiedzieć akurat, jak to będzie wyglądało w twoim przypadku, ale ja bym po prostu wzięła inną zabawkę właśnie, piłkę, skonga, cokolwiek takiego, żeby do tego rzucania w trawę, skoro już jest jakiś wypracowany schemat związany ze śladem, to żeby go nie zakłócać, wybrałabym po prostu inną zabawkę, jest ich tyle, że na pewno coś dobierzesz. Dobra, ukrywamy. Widzę, że teraz pojawiają się już takie pytania, teraz związane jest, jak uczyć oznaczania. Myślę, że możemy spokojnie przejść już do dalszej części, bo chyba trochę zahaczamy pomału z tymi pudełkami i tak dalej. Zgadza się. Także ja znikam. Jeżeli jakieś pytania się jeszcze będą pojawiały, to będziemy się starali do nich wracać, a na razie wracamy do tej treści prezentacji, dobra? Dobrze. No dobrze, czyli właśnie przechodzimy do tego, co już nazywamy nosworkiem w tej wersji tak naprawdę zabawowej, rekreacyjnej, bądź detekcją zapachu w tej wersji ogólnej. Więc nosework tak jako tako jest sportem kynologicznym. Jest to sport, który u nas w Polsce właśnie istnieje chyba od 2016 roku. W Stanach chyba od 2015 albo 2014, nie pamiętam, więc to jest bardzo młody sport, natomiast cieszy się, zyskuje coraz większą popularność z tego względu, że jest bardzo taki user-friendly, bym powiedziała, czyli przyjazny właśnie osobom, które go zaczynają ćwiczyć, czyli nie potrzebujemy jechać na ślad do lasu i siedzieć tam na treningu przez kilka godzin, mimo że tropienie takie użytkowe czy sportowe jest oczywiście też bardzo fajną pracą, no ale czasowo tutaj nosework jednak ma dużą zaletę, ale właśnie jest to ogólnie praca węchowa polegająca na odnalezieniu przez psa próbki zapachowej. Pies zna zapach, którego szuka, tak? Czyli nie dajemy mu już nic do nawęszenia. Tak jak właśnie psy szukające materiałów wybuchowych czy narkotyków, ci policjanci czy inni wojskowi nie dają im do naniuchania żadnej teraz heroina, teraz marihuana czy tam coś w tym stylu. Ten pies zna, ma wyuczone już te zapachy. I tak, ja specjalnie nie wypisywałam tutaj
jakie to są zapachy sportowe, bo to wszystko zależy, gdzie i jak się szkolicie, startujecie i tak dalej. Ale powiem, że w Polsce, jeżeli chodzi o organizacje, które aktywnie organizują zawody, to jest cynamon, pomarańcza i goździk w wersji albo takiej naturalnej, albo w wersji olejków zapachowych. Ja lubię najbardziej ćwiczyć na tych naturalnych próbkach i najczęściej nie ma problemu, żeby pies znalazł również te olejki, ale w drugą stronę też nie ma problemu. Po prostu olejek jest bardziej intensywny i później kręci się w głowie dosłownie od tego zapachu, a od tego naturalnego nie. Więc taki cynamon w korze, po prostu mój pies zna zapach tego cynamonu w korze, skórki pomarańczy wysuszonej i goździka. Natomiast w Polsce jest też jeszcze jedna organizacja, która pracuje na hydrolatach, ale teraz dokładnych zapachów nie znam. Wiem, że jest tam liść laurowy, chyba lawenda i eukaliptus, ale nie jestem pewna, ponieważ ta organizacja nie organizuje zawodów, więc nigdy nie miałam potrzeby, żeby się tych zapachów nauczyć. Psa można spokojnie nauczyć kilku zapachów, nawet kilkunastu, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby, więc ale spokojnie tych sześciu, na przykład gdybym chciała w obu organizacjach sobie startować, jestem w stanie psa nauczyć i będzie sobie z tym radził. Co jest też fajne? Fajne jest to, że w nosworku to przeszukanie dotyczy dość niewielkiego obszaru i jest dość krótkie. Czyli z jednej strony wystarczy nam jeden pokój, wystarczy nam, nie wiem, jakiś kawałeczek terenu, nie wiem, 3x3, 5x5, coś takiego. 5x5 to bym powiedziała nawet, że dość duży teren. Najczęściej to jest jakieś takie, no 3x4 metry, tego typu są te ringi nosworkowe. Ogólnie w nosworku ten obszar do przeszukania nazywamy ringiem i jest dość krótkie. Dość krótkie to znaczy, że na tym poziomie podstawowym, takim najniższym, pies ma maksymalnie 2 minuty czasu na znalezienie tego zapachu i uwierzcie mi, że te 2 minuty to już są w stanie bardzo zmęczyć psa, ale też stosunkowo ten czas jest, powiedzmy, krótki, bo jeżeli te ringi są, nie wiem, niezbyt trudne, to pies dosłownie jest w stanie w ciągu paru sekund to znaleźć, co oznacza, że osiąga szybki sukces i właśnie to sprawia, że jego pewność siebie, że jego samodzielność się poprawia, rośnie ogólnie. Przewodnik współpracuje z psem, czyli oczywiście częściowo wie, gdzie jest próbka na początku przynajmniej. Później ja polecam, żeby jednak nie wiedział, więc jeżeli ćwiczycie, to polecam, żebyście sobie wyćwiczyli też jakiegoś profesjonalnego chowacza próbki, bo my jako przewodnicy naprawdę podświadomie jesteśmy w stanie psu dawać pewne wskazówki, już nawet jak go nie próbujemy nakierować. Ale właśnie najfajniejsza jest ta współpraca, jak przewodnik też nie wie, gdzie jest ta próbka. No i razem z psem chodzą tam, przewodnik steruje tym psem i wspólnie tak jakby docierają do sukcesu, a radość jest tak wielka właśnie na jakichś zawodach, gdzie zespół nie wie, gdzie ta próbka jest i udaje im się znaleźć, że ten pies też to odczuwa, że przewodnik też jest zadowolony z tego, jeżeli się udaje. I właśnie, co jest też ważne, nie wymaga żadnego specjalistycznego sprzętu ani infrastruktury. No, tak jak powiedziałam, dobrze, jeżeli mamy kogoś, kto nam pomaga i chowa nam tą próbkę zapachową, aczkolwiek da się i bez tego, da się też zupełnie samodzielnie to ćwiczyć i da się ćwiczyć właśnie wszędzie, czyli zarówno we własnym mieszkaniu, jak i w domu, jak i wszędzie, na spacerze, nie wiem, wyjeżdżając na wakacje. Praktycznie ja to tak trochę mam, że jak gdzieś jadę, to sobie myślę, o kurczę, ale fajny trening by tu można było zrobić. Albo widzę, nie wiem, jakąś instalację, czasami są jakieś takie czołgi stoją, albo jakieś inne samoloty, no to od razu zacieram ręce, o kurczę, można by zrobić fajny trening. Czyli wszystkie ciekawe jakieś takie miejsca, obiekty,
siłownia na wolnym powietrzu, jakieś ławeczki w parku, cokolwiek tak naprawdę można wykorzystać do treningu nosework. No i tak jak właśnie wcześniej wspomniałam, w sporcie używamy określonych zapachów i tu już w zależności gdzie i gdzie chcecie startować, no to musicie się sami zorientować, natomiast w Polsce to jest cynamon, pomarańcza i goździk, powtórzę, więc jeżeli tylko jesteście tutaj na miejscu, to polecam, nawet jeżeli nie chcecie ćwiczyć pod zawody, ale wprowadźcie sobie te zapachy, może się wkręcicie i może będziecie chcieli kiedyś się sprawdzić również na zawodach. Okej, i teraz jak to w ogóle zacząć? Po pierwsze, tak naprawdę budujemy skojarzenie pomiędzy zapachem a nagrodą. Czyli ja to robię w ten sposób, że podtykam psu na samym początku. Pies nic nie potrafi, po prostu sobie tam biega obok mnie. Ja staram się też nie zmuszać w ogóle do tego typu, do tych ćwiczeń, po to, żeby właśnie ta motywacja była maksymalna, a nie przymus. Bo kiedy zaczynamy zmuszać, to motywacja spada i w tym momencie pies nie będzie chciał pracować samodzielnie gdzieś w obcym miejscu, a właśnie jeżeli nie będziemy zmuszać, to będzie całkowicie właśnie fajnie zmotywowany i tak, wrócę do tego, jak budujemy to skojarzenie. Ja najczęściej biorę czy słoiczek, czy puszkę, w której mam po prostu wrzucone kawałki tego cynamonu i na początek uczę psa wsadzać nos do tej puszki, dotykać. Uwierzcie mi, że pierwsze co, jak pies sobie gdzieś biega, wyciągniemy coś do niego, rękę do niego z czymś, czyli z tym słoikiem, powiedzmy, to na pewno przytknie do tego nos, no bo będzie chciał zobaczyć, czyli poczuć właśnie tak naprawdę dla psa, co to jest. Więc w tym momencie używam klikera, robię klik i wydaję nagrodę. W momencie, kiedy już nauczę psa wsadzać nos do tej puszki czy do tego słoika, w którym mam ten zapach, to właśnie mogę jeszcze pozmieniać pojemniki, w sensie ten słoik wymienić na kubek albo na puszkę, albo na plastikowy pojemnik, albo na jakiś kartonik i wykonuję cały czas to ćwiczenie, to wsadzenie nosa, tak żeby pies sobie zgeneralizował, że tak powiem, to jak to wygląda, a bardziej, żeby zrozumiał, że chodzi o ten zapach, że te wszystkie przedmioty łączy ten wspólny zapach, który jest w środku. Na początku dajemy tego cynamonu dużo. Dużo to na przykład mam na myśli całą paczkę, taką w sensie, taką, jaką da się kupić w marketach, tam nie wiem, Kamis czy Kotany chyba są takimi najbardziej popularnymi firmami, ale nie promuję tutaj żadnych konkretnych firm. Nie wiem, ile to jest gram, ale tam są chyba trzy takie laski tego cynamonu, więc to przełamuję na pół, żeby jeszcze dodatkowo ten zapach mocniej się wydzielał i wrzucam do tego takiego słoiczka albo puszki. I właśnie początkowo uczę po prostu dotykać nosem tego pojemnika z zapachem. I teraz właśnie możemy nauczyć psa oznaczania. Napisałam można pominąć, ale ja nie polecam, bo może to przyspiesza troszeczkę naszą pracę, ale za to później sprawia, że jej jakość jest taka dużo mniejsza, przynajmniej mniej, nie wygląda to tak ładnie, jak przy takich właśnie psach nauczonych oznaczania, bo pies najczęściej naturalnie on też zaczyna oznaczać, tylko że w ten sposób, który sobie sam wybierze i to jest najczęściej albo branie w zęby, albo drapanie, co z kolei nie jest fajne, bo tak naprawdę powoduje tą frustrację u psa i powoduje, że te emocje rosną zamiast opadać. No bo jeżeli stoi, dotyka powiedzmy już jakiegoś miejsca z zapachem, a my tego nie widzimy, no to w końcu zaczyna drapać w wyniku frustracji i tak naprawdę to frustracja go doprowadza do sukcesu, a tego niekoniecznie chcemy uczyć. Więc jak nauczyć tego oznaczania? To mam chyba na kolejnym slajdzie, to za chwilę w takim razie do tego wrócę, ale więc polecam wam to, troszeczkę wydłuża to uczenie tych podstaw, natomiast zdecydowanie ładniej wygląda po prostu ta praca i dla psa, dla mnie
właśnie taka, takie nosework z oznaczaniem sprawia, że to jest taka pełna komunikacja pomiędzy przewodnikiem a psem. Co to znaczy? Że jest to takie pytanie od przewodnika, czyli ta komenda na szukanie, która tak naprawdę jest informacją dla psa, pokaż mi, gdzie tutaj znajduje się ten zapach. I właśnie odpowiedź od psa w formie tego oznaczenia tego zapachu. Pies doskonale wie, co ma zrobić, nie próbuje odgryźć, zdjąć czy zniszczyć tego miejsca z zapachem, tylko doskonale wie, że jak tam, nie wiem, usiądzie, położy się bądź dotknie nosem i zastygnie, będzie targetował nosem, to nagroda się pojawi. I jeżeli mamy to oznaczanie wyuczone, to później taki pojemnik z zapachem zaczynamy ukrywać pomiędzy, ja najczęściej robię to pomiędzy innymi pojemnikami. Mogą być różne, później na przykład przechodzimy już do identycznych. Na początek mogą być różne, żeby pies mógł sobie w ogóle nauczyć się, że przebiega pomiędzy jakimiś pojemnikami, a później właśnie identyczne i wtedy mamy zbudowane takie, jeżeli mamy identyczne pojemniki, w sensie na przykład identyczne, nie wiem, metalowe puszki, to mamy, jeżeli pies jest w stanie przejść i oznaczyć tą z zapachem, to mamy pewność, że już wtedy rozumie, że chodzi o ten konkretny zapach, a nie o kształt puszki, zapach puszki bądź coś w tym stylu. I tak, jeżeli chodzi o oznaczenie, ja polecam najbardziej siat waruj przy zapachu lub target nosem. Target nosem, czyli to zastygnięcie takie nosem przy w miejscu, gdzie jest źródło zapachu. Szczerze bardziej polecam siat i waruj, dlatego że jest dla psa bardziej, że jest to bardziej naturalne zachowanie dla psa i chętniej je wykonuje i nie wychodzi tak łatwo z tego zachowania. W sensie target nosem jest mniej naturalny dla psa, dodatkowo nie może odwrócić głowy, żeby tam spojrzeć, gdzie jest przewodnik, czy już ta nagroda idzie, więc wtedy psy niekoniecznie, nie wszystkie psy chętnie wykonują to ćwiczenie, aczkolwiek da się to zrobić i da się to zrobić też bardzo ładnie. Natomiast target trzeba ćwiczyć po prostu cały czas, przez de facto robić same ćwiczenia z tego targetowania, bo jeżeli pies, jeżeli nie wiem, raz na zawodach pozwolimy na to, że tylko widzę, że delikatnie zastygł, ale jeszcze nie do końca i już to zgłoszę, to następnym razem prawdopodobnie jeszcze mniej, jeszcze słabiej zastygnie, albo się już w ogóle nie zatrzyma, albo właśnie się pojawi to drapanie łapami, albo gryzienie. Aczkolwiek to też zależy od psa, bo są psy, które to tak świetnie robią i nie mają z tym żadnego problemu, że spokojnie przewodnicy nawet nie muszą tego jakoś mocno ćwiczyć dodatkowo. Natomiast siad waruj jest takie bezpieczniejsze, więc jeżeli macie jakieś wątpliwości, to zawsze siad i waruj będzie bezpieczniejsze. Jak to zrobić, żeby pies to wykonywał? Już mówię. Ja to robię w taki sposób, że tak jak właśnie wcześniej miałam to dotykanie nosem tego słoika, powiedzmy, z zapachem, to w tym momencie, jak już mój pies jest w stanie tak praktycznie cały czas dotykać noskiem tego zapachu, to unoszę delikatnie ten pojemnik z zapachem delikatnie wyżej i zazwyczaj pies, kiedy mu się przedmiot, który ma dotykać nosem, podniesie troszeczkę wyżej, to sam z siebie siada. I dopiero w tym momencie klik nagroda. Najczęściej 2-3 powtórzenia i pies zaczyna to rozumieć. Oczywiście to trzeba jeszcze utrwalić i powtórzyć odpowiednią ilość razy, ale mniej więcej w ten sposób to robię. Jeżeli są psy, które się frustrują za szybko przy tego typu ćwiczeniu, to równie dobrze mogę wydać komendę bądź dać jakiś sygnał taki wizualny psu, nie wiem, tam pięść czego tam używacie, żeby wykonał ten siad, tak naprawdę pomóc mu komendą
też można spokojnie i też się nauczy, aczkolwiek staramy się jak najszybciej tą komendę wycofać, żeby pies nie uczył się tego, że będzie oczekiwał od nas pomocy, bo przy przeszukaniu, jeżeli coś go zainteresuje, to my nie, do końca nie będziemy wiedzieli, czy ma przy tym usiąść, czy nie, bo może się okazać, że jest to, że są to, nie wiem, zapachy zwodnicze, chociażby na wyższych klasach, bądź po prostu coś, co go zainteresowało na ringu, a niekoniecznie ten zapach, o który nam chodzi. Więc, a pies interesuje się czasami też innymi zapachami i ja nie widzę w tym nic złego. Jeżeli ma wprowadzone oznaczanie, to wie, że oznacza tylko i wyłącznie ten konkretny zapach, którego go nauczyliśmy. Tak, jeżeli chodzi o target, to tak naprawdę no jest sporo sposobów. Można przedłużać to takie dotykanie noskiem, można to zrobić poprzez takie przedłużanie dotyku wychodzącego od nas, zaczynając od tam gdzieś szyi, podbródka i później dopiero nosa i w ten sposób można wprowadzać target, ale to już na pewno znajdziecie odpowiednie filmiki na YouTubie, jak to zrobić dokładnie. Więc w ten sposób możemy sobie wprowadzić oznaczenie, czyli właśnie na tym etapie budowania skojarzenia z zapachem zachęcamy psa, żeby wykonał dane zachowanie i nagradzamy dopiero po wykonaniu. Tak, to kliknięcie i nagroda pojawia się dopiero jak ten pies usiądzie właśnie na przykład przy tym podnoszeniu lekko do góry tego pojemnika z zapachem. Mam nadzieję, że powiedziałam to w miarę jasno. Natomiast tak, widziałam też, że często pojawiały się pytania, jak można sobie coś zrobić, co można w ogóle wykorzystać do noseworku. Tak naprawdę można wykorzystać no, wszystko, co mamy pod ręką na pewnym etapie. Natomiast na takim najwcześniejszym, przy takich zupełnie podstawach, najfajniej jest znaleźć różnego rodzaju pojemniki. Najfajniej, żeby były to nieprzezroczyste pojemniki, czyli nie wiem, takie wiaderka po serku, tam jakiś twaroszku, są takie, czy jakieś puszki, na przykład takie po orzeszkach ziemnych, takie z plastikową wieczkiem też można wykorzystać. Można wykorzystać różnego rodzaju kartoniki, a nawet kupienie takich kartoników, czy puszek, czy jakichś pojemniczków, to są jakieś takie bardzo niewielkie pieniądze, bo tylko najczęściej puszki trzeba sobie samodzielnie nawiercić. W kartonikach zazwyczaj ja nie robię dziurek, bo kartonik sam z siebie ma tyle różnych otworów, że zapach się z niego wydostaje. Właśnie mały słoik może nam się przydać na początku. Cegły, ale nie takie lite cegły, tylko cegły te takie z takimi dziurkami. Nie wiem, jak to się nazywa, szczerze powiedziawszy, ale takie cegły też się super sprawdzają właśnie do węszenia, zwłaszcza u tych takich psów, które się frustrują i próbują łapać w zęby, to z cegłą jest dużo łatwiej, bo po prostu nie jest w stanie tego zrobić. Doniczki, mam na myśli takie doniczki ceramiczne, które mają dziurkę na dole, i po prostu wtedy zapach podklejamy sobie w tej doniczce i odwracamy ją do góry nogami, tak żeby tylko i wyłącznie przez tą dziurkę pies był w stanie sobie nawęszyć. Tak, na późniejszym etapie możecie wykorzystywać, nie wiem, skarpetki, no wszystko praktycznie, co nam przychodzi do głowy, wszelkiego rodzaju pojemniczki, zabawki, autka, znaczy w sensie takie jakieś małe. Nawet na pewnym etapie można cały jakiś przedmiot wrzucić do słoika z zapachem, tak go zakonserwować i ten przedmiot też będzie na pewnym etapie może być źródłem zapachu w całości. I jeszcze wracając do tych etapów, tak naprawdę, jeżeli nasz pies jest w stanie już rozróżniać te różne przedmioty, jest w stanie rozróżnić ten przedmiot z zapachem i jest w stanie go oznaczyć, no to tak naprawdę jesteśmy już prawie w domu, ale jeszcze jest troszeczkę pracy, znaczy
ja się w ogóle śmieję, bo to jest taka aktywność, w której praca jest cały czas, bo jeżeli pies się nauczy szukać na tych przedmiotach, to wtedy uczymy go na coraz większych przedmiotach szukać. Ja używam na przykład takich dziecięcych zabawek typu jakaś ciężarówka taka plastikowa, jakiś fotelik, krzesełko, tak jak tutaj widać na przykład te małe krzesełka, tak? Wprowadzam coraz większe te przedmioty, jeżeli jest, właśnie stawiam je na środku, tak jak tutaj na tym zdjęciu, i jeżeli jest pies w stanie na tych coraz większych przedmiotach szukać, to zaczynam je dopiero odsuwać pod ściany i jeżeli jest, znaczy no, powolutku zaczynam je odsuwać pod ściany, czyli na razie nie, czyli na początku nie stoją, znaczy na tym etapie nie stoją już na środku, tylko delikatnie z boku pod ścianami i później coraz bardziej przysuwam do ścian i później tak naprawdę mam już przeszukanie pomieszczenia zrobione. Po prostu wprowadzam taki kolejne kroczki. Tak? Później, żeby znowu pies zaczął szukać na zewnątrz, to najczęściej też biorę jeszcze przedmioty i znowu stawiam na gdzieś na zewnątrz, bo na zewnątrz po prostu jest więcej rozproszeń, tak? Chociażby zapachów, trawa, jakieś siuśki, jakieś różne ciekawe informacje. Więc zaczynam sobie z powrotem, wracam do takich przedmiotów, które wcześniej też używałam i później tak samo te przedmioty stają się coraz większe i później praktycznie mogę już zacząć chować gdzieś tak ogólnie w otoczeniu. Do tego używam, w zasadzie nie napisałam tego, ale kiedy wprowadzam komendę? Ja komendę wprowadzam dopiero jak zaczyna pies rozróżniać ten pojemnik z zapachem. Czyli w tym punkcie czwartym de facto, który tutaj mamy. Dlaczego nie wprowadzam jej wcześniej? Dlatego, żeby właśnie nie wywoływać presji powtarzaniem tej komendy. Pies się po prostu może zestresować i nie będzie chciał z nami współpracować. A jeżeli komendy użyję dopiero, bo ja tej komendy wcześniej nie potrzebuję, bo ten słoik z zapachem czy coś, co podtykam psu pod nos, jest tak naprawdę dla niego takim schematem, w którym się poruszam i nie potrzebuję tej komendy. Komendę potrzebuję tak naprawdę dopiero w momencie, kiedy będę chciała puścić mojego psa w zupełnie obcym miejscu i on powinien zacząć robić to ćwiczenie. Więc komendę wprowadzam właśnie w momencie, kiedy pies jest w stanie już faktycznie rozróżniać zapach i wtedy wiem, że po pierwsze ta komenda będzie skojarzona dokładnie z tym zachowaniem, którego chciałam nauczyć. No i właśnie tak jakby na tym etapie mój pies już rozumie, o co mi chodzi, więc nie zestresuje się tym, że pojawi się ta komenda, ten taki rozkaz czasami z naszej strony, bo niektórzy naprawdę w ten sposób wydają te komendy. Ja zawsze wolę używać jednak określenia hasło na zachowanie niż nawet komenda. Także to hasło wprowadzam sobie dopiero w momencie, kiedy pies to rozumie. I tak naprawdę z mojej strony to jest chyba wszystko. Mam nadzieję, myślę, że jakieś pytania może się pojawiły. Kasiu? Pytań się pojawiła cała masa, także... Okej, okay. No to super. Szykuj. Bardzo dziękuję za prezentację. Myślę, że fajnie nakreśliłaś to, jak te różne etapy przebiegają. Już cofnę się tutaj w komentarzach do tego, gdzie skończyliśmy. Poczekaj chwileczkę. Dobra, lecimy po kolei. Ten jest długi. Już czytam.
Okej, czyli coś poszło nie tak. Czyli puszek też pies nie jest w stanie rozróżnić, tylko pojedynczą, ale rozumiem, że przy pojedynczej puszce z zapachem jest w stanie się położyć. Nie wiem, czy to się uda doprecyzować. Natomiast, żeby też nie wchodzić w takie szczegóły, to jest dość trudny moment, więc ewentualnie polecam przejechać się chociażby do najbliższej szkoły i to skonsultować, bo czasami coś idzie nie tak, no, tego też nie jest tak, nie da się tak łatwo wytłumaczyć. To nie jest proste naprowadzenie psa na dokręcenie do nogi. Ale spróbowałabym zmienić pojemniki przede wszystkim, żeby tak jakby spróbować nauczyć tego zachowania od nowa na właśnie jakiś pojemnik, który intensywnie pach, z którego intensywnie ten zapach się ulatnia, czyli właśnie jakiś tam słoik otwarty. Oczywiście ten słoik, jak wcześniej mówiłam, to też ma być cały czas otwarty. Ten słoik otwarty i pusty słoik, bądź tam nie, słoik to może jest troszeczkę ryzykowny z tego względu, że może się potłuc, ale jakiś taki, nie wiem, większe pudełko plastikowe, coś takiego. I na spokojnie nauczyłabym psa najpierw właśnie kłaść się przy tym, czy siadać przy tym pudełku. Co jest ważne, często, żeby tego pacania łapami nie było, zwróćcie uwagę na to, na jakiej wysokości przytrzymujecie ten pojemnik w momencie, kiedy uczycie psa. Ja trzymam zawsze na wysokości nosa, uczę tego siadania i bardzo powolutku obniżam. Dlatego, że często trzymam przy nosie i jest w stanie podbiec, dotknąć i usiąść, to w momencie jak obniżę na ziemię, to podbiegnie i tak pac nie łapą. Więc bardzo powoli obniżać ten poziom tego pudełka czy tam pojemnika z zapachem. I następnie, jeżeli pies jest w stanie już podbiec do pojemnika z zapachem i się przy nim na spokojnie położyć, to dostawiam kolejne pojemnik, to kładę ten pojemnik, wysyłam psa do tego pojedynczego pojemnika, przy którym się kładzie, i w moment, później go odwołuję, bądź odrzucam jedzenie, żeby odbiegł, i nie ruszając tego pojemnika z tego miejsca, dostawiam mu dwa kolejne po bokach. I chodzi o to w tym ćwiczeniu, że pies częściowo pójdzie na pamięć. Oczywiście, ja sobie zdaję z tego sprawę, a częściowo, często w tym ćwiczeniu zaczyna sobie sprawdzać, a te pozostałe to są do czego? Więc on podbiegnie, położy się na pamięć przy tym, ale nawet często przy odwoływaniu sprawdzi sobie jeszcze, co jest w tych pozostałych, i w ten sposób można wybrnąć z tej sytuacji, gdzie coś tam właśnie poszło nie tak. I plus właśnie zwróć sobie uwagę na tą pojedynczą trzymaną to oznaczenie, że bardzo powolutku odkładaj niżej, bo dla psa czymś innym jest sytuacja, kiedy mają na wysokości nosa, a czym innym, kiedy mają na wysokości łap. Więc powolutku, powtarzając kilkukrotnie ćwiczenie na każdym tam dosłownie co 3 centymetry, no dobra, zależy jak wysokiego masz psa, ale niech to podziel to na co najmniej 5 etapów, jeśli nie więcej. Super, dzięki. Następne pytanko znalazłam. Okej, czy trenowanie nosworku nie wpływa kolidująco na pracę na śladzie? Nie. Mam kilka osób naprawdę, które ćwiczą jedno i drugie, i wręcz noswork często poprawia im tą pracę na śladzie, bo w nosworku ten sukces jest szybciej, ta praca jest taka bardziej motywująca, taka przynosząca większą radość psu, a wiadomo, że na śladzie zawsze ta praca jest dłuższa. Więc wręcz naprawdę ludzie mają takie, odbierają to jako coś, co im poprawiło tą pracę na śladzie. A zapachy się nie mylą. Czy,
To jest tak, że ja po to wprowadzam tą komendę i po to wprowadzam sobie tam, nie wiem, rytuał startowy taki, w sensie, że siada piesek przy nodze, zakładam mu inną obrożę, ale to chyba te metody też może słyszeliście, że możemy właśnie inną obrożę do pracy, tak jakby wprowadzamy psa w tryb pracy i po to to robię, żebym właśnie mojego psa móc włączyć do pracy, wyłączyć z pracy. Ja normalnie jem pomarańcze w domu, piję sok pomarańczowy i to fakt, jak mam takie ususzone skórki, takie już stricte zrobione pod nosework i czasami tam ta moja suczka przybiegnie i się tak zainteresuje, cześć, a co tu suszysz, no to ją chwalę, bo to fajnie, że się zainteresowała, natomiast to nie jest tak, że ona nie była w trybie pracy, więc ja nie mam też, to nie jest pies na materiały wybuchowe, który musi w każdej chwili, jeżeli poczuje ten zapach, bo jest to kwestia wtedy bezpieczeństwa, że musi zareagować, tak? Ale takie psy są zupełnie inaczej prowadzone. Jeżeli mówimy o naszych psach domowych, spokojnie to takie włączenie psa do pracy i wyłączenie go, na przykład przez jakąś chustkę, czy coś takiego, którą zakładamy sobie od początku do ćwiczeń, to spokojnie nie demotywuje psa i nie zobojętnia. Może na samym początku, jak pies się uczy tego cynamonu, no to nie rozrzucałabym wszędzie tego cynamonu. Może w okresie świątecznym uważałabym, że... Nie zaczynajcie pracę święta. Wyobraźcie sobie tego psa, wiesz, gdzie goździki, cynamon, pomarańcze na choince wiszą, pierniki się pieką. No to może mu być troszeczkę trudniej zrozumieć, o co w tym chodzi, ale więc ten okres świąt może, może nie jest najlepszym momentem. Od jakiego wieku można ćwiczyć z psem na próbkach zapachowych? Tak naprawdę od samego początku, bo tutaj nic nie stoi na przeszkodzie. Nawet są jakieś takie metody tam właśnie nawet przy psach na materiały wybuchowe czy narkotyki, że tym szczeniaczkom obok miski z jedzeniem się tam jakiś ten pojemnik buchający tym zapachem wystawia, żeby one się już od najmłodszych lat kojarzyły ten zapach po prostu z czymś przyjemnym. Z tym, że ja ogólnie jestem taką, jestem zwolenniczką tego, żeby pozwolić temu szczeniaczkowi też nacieszyć się swoim dzieciństwem i warto się zastanowić, czy już to jest moment po prostu na to, żeby się brać za jakieś konkretne szkolenie, mimo że ten nosework jest bardzo fajnym sportem, czy to nie, dla mnie to jest bardziej czas na poznawanie świata wszelkiego. Oczywiście mogę pokazać zapachy, nagrodzić już na ten, czy właśnie przy tym dawaniu miski sobie jeszcze dać mu za każdym razem dotknąć takiego jakiegoś pojemniczka z jedzeniem, ale na pewno to nie szkodzi, ale właśnie warto się zastanowić, na co ten czas poświęcić na tych wczesnych etapach. Ja zazwyczaj, jak ktoś do mnie dzwoni z takim bardzo wczesnym szczeniaczkiem, to mówię, że może lepiej jest poczekać, aż przynajmniej te pół roku skończy, aż już ten świat pozna, a nie zabierać się za jakieś bardzo szybkie szkolenie, a później się okazuje, że piesek owszem jest wyszkolony, ale ma takie problemy z otoczeniem, z socjalem, z ludźmi, po prostu się boi, bo nie poznał ich w tym wczesnym okresie, że co z tego, że jest absolutnym mistrzem, skoro boi się w każdym obcym miejscu, w nowej sytuacji cokolwiek zrobić. Także to taka jest moja opinia na ten temat. Kolejne pytanie. To jest tak, że ja ten kliker przede wszystkim używam jako trener, dlatego że to jest dla mnie, bo ja w szkole trenuję też przewodników i po prostu to kliknięcie jest sygnałem dla przewodnika, że ma zacząć też chwalić psa. Tak, ja go używam i moim zdaniem jest super, ale używam też pochwał słownych, jakichś markerów słownych i więc nie uzależniam tylko i wyłącznie ćwiczenia od tego, że mój Boże, nie mam klikera, nie mogę teraz poćwiczyć. Możesz, wręcz nawet mówię, jak tam są te początkowe etapy, no to jeżeli ktoś ma trzymać słoiczek, jedzonko i jeszcze miałby klikać,
to już nie jest w stanie, tak? Więc zdecydowanie lepiej jest wtedy ten kliker odrzucić i pozostawić sam taki marker słowny, a tak jak mówię, u mnie po prostu na treningach kliker pojawia się po to, żebym ja nie mówiła przewodnikowi, w którym momencie ma pochwalić psa, żeby pies nie uczył się tego, że to ja go chwalę, czy tam ja daję mu sygnał do nagrody, tylko że jednak chwali go własny przewodnik. Ale można spokojnie to stosować i tak samo myślę, że efektywność pracy będzie podobna. Ja myślę, że nie, szczerze powiedziawszy, tak naprawdę, no jeżeli to będzie jakiś taki pojemnik naprawdę dobrze umyty i w sensie tam w zmywarce, czy jeszcze dodatkowo, powiedzmy, nie wiem, jakoś wyparzony na tyle, żeby się nie stopił, to jeżeli będziemy go zmieniać, i owszem, on będzie miał gdzieś ten bazowy, bo tak naprawdę plastik sam w sobie pachnie też, więc my cokolwiek użyjemy, szkło też ma swój zapach, cokolwiek użyjemy, to coś ma swój zapach, więc czy on będzie, jeżeli raz użyjemy słoika, powiedzmy, później zmienimy na to opakowanie po serku, który będzie miał jakiś tam zapach jeszcze pozostały tego serka, wiadomo, czy na przykład po śledziach, no to będzie śledziami, to zdecydowanie mocniej czuć, ale pies będzie się uczył, że pies jest w stanie sobie doskonale rozdzielić zapachy, my czujemy tak jakby mieszankę, tak? I owszem, ona nam się kojarzy z czymś, ale nie potrafimy rozdzielić tego, że to są tam już naprawdę jacyś znawcy, którzy wąchają perfumy czy coś, możliwe, że oni są w stanie rozróżniać te nuty zapachowe, ale przeciętny człowiek nie jest w stanie tego zrobić. Natomiast pies to robi doskonale i on potrafi sobie rozróżniać te składowe, więc jeżeli będzie w stanie zgeneralizować jedną składową we wszystkich tych, to nie powinno to mieć dużego znaczenia, aczkolwiek no, myjemy na tyle, na ile się da. Kolejny, też o wiek, ale teraz o zawody. Okej, przyznaję się szczerze, że tego nigdy nie pamiętam, bo w każdym regulaminie każdej organizacji jest troszeczkę inaczej, a ja nie jestem super zaznajomiona z regulaminem, bo mój partner jest sędzią i wszystkie takie tematy zrzucam na niego, ale to jest wiek chyba 8 miesięcy albo 10 miesięcy, to jest chyba testy można zdać, jak pies ma właśnie pół roku, albo coś takiego. Informacje, gdzie moglibyśmy odesłać? Informacje są na stronach organizacji. W Polsce mamy te dwie takie aktywne, w zasadzie trzy aktywne organizacje, które robią zawody i to jest Polska Liga Nosework, Nosework Polska i WOGA, czyli organizacja WOGA. No ale na przykład ta Polska Liga Nosework to jest taka jedna z organizacji, która tak najbardziej najwięcej tych zawodów chyba organizuje w tej chwili i oni tam normalnie mają regulamin, który trzeba przeczytać, bo tam jest dużo też takich niuansów, których w treningu możecie na przykład, w treningu wiadomo, że na przykład czasami można jedzenie rzucać wręcz na zapach i nagradzać tak bardzo blisko zapachu, że czasem wypadnie, a na przykład na zawodach nie możemy niczego dotknąć, więc takie wszystkie niuanse to musicie sobie powtórzyć, znaczy to warto przeczytać, sposób zgłaszania, że musimy powiedzieć słowo alarm albo podnieść rękę, a nie tylko tam o tu jest albo coś w tym stylu, więc to wszystko jest tam określone i również wiek psa jest też określony. Super. Powiedziałabym, że powinna być inna, dlatego co prawda na początku mogłoby się wydawać, że nam się to sprawdzi bez zmiany komendy, ale w wyższych klasach po prostu są zabawki jako takie przedmioty prowokujące, zwodnicze tak naprawdę, więc tutaj no w tym momencie możemy się na tym wyłożyć, więc polecam jednak wprowadzić inną komendę. I nie polecam szukaj, bo bardzo często tego słowa używamy. Szukaj jedzonka, szukaj zabawki, szukaj kluczy, tam czasami tam lubimy sobie w ten sposób gadać do naszego psa. Polecam inne słowo. Niuchaj, wąchaj, sznupaj, cokolwiek w tym stylu. Ja najbardziej lubię... Wąchać. Ja,
Ja najbardziej lubię wąchaj, tak szczerze powiedziawszy, bo jest to słowo, którego rzadko używamy na co dzień, nie psujemy sobie go wtedy na co dzień, a też jak powiecie znajomym, że wasz pies szuka, to na bank zaczną robić szukaj kota. I wtedy mogą nam popsuć tak naprawdę tą całą pracę, na którą poświęciliśmy dużo czasu. Jeszcze jedno pytanie, jeżeli chodzi o hasło komendy. No to właśnie wąchaj. U mnie to jest wąchaj najczęściej. I większość moich zawodników też w ten sposób taką daje komendę, ale jeżeli ktoś chce jakiekolwiek inne, to nie ma problemu. Niektórzy używają na przykład sniff, więc to jest pełna dowolność. Listę trenerów Noswork, to zależy tak naprawdę, bo na stronie na przykład organizacji, na pewno na stronie Polskiej Ligi Noswork są instruktorzy, którzy szkolą zgodnie z ich kursem instruktorskim, tak jakby certyfikowani przez nich. Są instruktorzy, chyba na Noswork Polska też powinni być instruktorzy. Natomiast ja nie ukrywam, że mnie tam nie znajdziecie, bo ja w ogóle moją przygodę zaczynałam, tak jak mówię, od psów służbowych, od pracy ratowniczej i właśnie później też uczestniczyłam w szkoleniach z psami służbowymi i ja po prostu nie chciałam robić papierków dla samego posiadania ich. Więc warto podpytać po prostu zawodników, ludzi, kogo się szkolą, kogoś zwłaszcza, słuchajcie, filmiki są dostępne na YouTubie z zawodów, więc najfajniej te osoby, które po prostu mają najfajniejsze wyniki, zapytać, u kogo się szkolą, więc nie wiem, z jakiej okolicy, tam ze swojej okolicy zawsze możecie popatrzeć na zawodach, na psy i podpytać. Bądź są grupy, wykrywanie zapachów, tam Noswork, Brainwork chyba jest taka grupa, która jest tam w miarę aktywna, gdzie można zawsze rzucić hasło, do kogo warto się tam udać, nie wiem, w okolicach takich czy innych. I tam już pewno jakaś społeczność na pewno coś podpowie. Także to są chyba najfajniejsze, aczkolwiek też ta lista powinna być na stronach organizacji. Ja tylko jeszcze dodam, że jakbyście szukali treningu z Agatą, to K9 Noswork Silesia, prawda? Dobrze tak, powiedziałam? Tak, tak. Można dokładnie. Czasem podać do nas na trening. Dokładnie, ja zapraszam. My się szkolimy w Chorzowie, więc jeżeli ktoś z was będzie zainteresowany, znaczy raz na jakiś czas też jesteśmy w Gliwicach i raz na jakiś czas w Katowicach. Zapachu uczymy, czyli de facto, znaczy przed treningiem ja zakładam, że jeżeli trenuję już na przykład przeszukanie pomieszczenia, to mój pies już ten zapach doskonale zna i już wtedy nie daje mu nic do nawęszenia, a tak naprawdę nawęszenie to jest to budowanie skojarzenia, które robię na początku przez pierwszy, nie wiem, miesiąc treningów, bo wtedy za każdym razem, kiedy uczę tego oznaczania, mój pies za każdym razem musi wsadzić ten nos do tego słoika i za każdym i sobie usiąść. Czyli no może niekoniecznie miesiąc, ale pierwsze tam 3 tygodnie, kiedy pracuję jeszcze na przedmiotach, to za każdym razem zaczynam właśnie od tego takiego dotknięcia oznaczenia pojedynczego przedmiotu, gdzie troszeczkę przypominam ten zapach, ale już później, jeżeli faktycznie robię taki trening na przeszukanie, na pomieszczeniu całym, bądź na jakimś kawałku terenu, to ja daję nic do nawęszenia, mój pies po prostu zna ten zapach, tak jak zna zapach, nie wiem, mój, swojej piłki albo swojego żarcia, to tak samo uczy się tego zapachu. Mamy takie pytanko długie, przeczytaj sobie. Okej. Okej, no... faktycznie, jeżeli w twojej okolicy nie ma nikogo, to trochę szkoda. Natomiast no, są też kursy online, więc jeżeli ktoś się dobrze z tym czuje, no to może próbować skorzystać z takiego kursu online.
Ja akurat tego nie czuję, w sensie ja nie prowadzę, ale niektórzy są bardzo zadowoleni, wiem, że właśnie z takich kursów online, no, albo jakieś warsztaty, coś takiego, gdzieś pojechać, a jak nie, to spróbuj się sprawdzić na jakichś zawodach, bo naprawdę jest to i fajna zabawa, i niesamowite emocje, jak widzisz, że ten pies twój pracuje zupełnie samodzielnie i on to robi i jest w stanie to zrobić, daje to ogromną satysfakcję. Także no, tyle mogę polecić, ewentualnie zapraszam do Chorzowa. Ile razy w tygodniu, jak długo powinien trwać trening? Ja nie jestem zwolenniczką codziennych treningów. Ja zdecydowanie polecam raczej tak trening, jeżeli to są proste ćwiczenia, czyli te takie dotykania, czy jeszcze oznaczenie, to tam może być 3 razy w tygodniu. A jeżeli to są już takie przeszukania, to 2 razy w tygodniu, albo nawet i raz w tygodniu. Ja ćwiczę raz w tygodniu. O tak, ze swoją suczką, która już można powiedzieć jest psem zaawansowanym. I większość osób, które ze mną ćwiczy, chyba też ćwiczy głównie raz w tygodniu, w sensie na tych treningach, na których się spotykamy. I wtedy to jest fajne, bo oni cały czas mają te tak zwane ślepe próby, czyli oni nie wiedzą, gdzie jest ten zapach. Pies się nie uczy tego, że przewodnik mimiką w jakiś sposób psa naprowadza. A uwierzcie mi, że nam nawet, nie wiem, wstrzymujemy oddech, jak widzimy, że jest przy zapachu, jak wiemy, gdzie ten zapach jest. I to są takie zupełnie drobne sygnały. Więc wszystko zależy po prostu, jakie mamy możliwości. Natomiast to ma być atrakcja dla psa. Pamiętajcie, to jest męczące. I właśnie tym chętniej będzie to pies robił w różnych obcych sytuacjach, im tak naprawdę rzadziej będziemy to robić, w sensie będzie to bardziej atrakcyjne. A do tego, żeby pies się rozwijał, to tak, to i tak ten trening raz w tygodniu po prostu wystarcza. Super. Agata, wyczerpałaś mi listę pytań. Po raz Okej. pierwszy chyba kończymy na czas. Także czy ty jeszcze chciałabyś coś dodać tak merytorycznie, czy myślisz, że też wyczerpałyśmy już temat? Przychodzi coś jeszcze do głowy? Powiedziałaś na wszystko, co zauważyłam. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o te podstawy, to tak naprawdę ten temat mamy w miarę wyczerpany. No, oczywiście później są te takie bardziej zaawansowane No, tematy, typu wiadomo, że teoria. wszystko w godzinę, to nie ma szans, nie? Natomiast myślę, że Tak. jakby dałaś taki obraz tego, co to w ogóle jest, nie? I dlaczego się w to warto bawić i jakby jak się do tego zabrać. Ja Ci bardzo serdecznie dziękuję za podzielenie się swoją wiedzą i podzielenie się swoim doświadczeniem. Myślę, że wiele nowego usłyszeliście od Agaty. Jeżeli chcielibyście uczestniczyć w innych wydarzeniach, które organizujemy, bardzo Was zachęcam do polubienia naszego profilu na Facebooku Pets, Moi Przyjaciele Twoich Zwierząt. Raz w miesiącu te webinary z hashtagiem Akademia PetsMe się odbywają. Zachęcam też Was do polubienia K9 Nosework Silesia, jeżeli gdzieś chcecie te działania naszej tutaj śląskiej grupy śledzić. No i co? Tak jak mówiłam, zapis tego webinaru będzie u nas na Facebooku, za jakiś czas pojawi się też na naszym kanale na YouTubie, jak wreszcie go odpalimy. Ja Wam bardzo serdecznie wszystkim dziękuję za udział. Jeżeli jeszcze jakieś pytania się Wam pojawią, możecie pisać, może potem uda się nam poprosić jeszcze Agatę o odpowiedzi. No i w takim razie żegnamy się. Dziękujemy Wam bardzo, dobranoc. Dziękuję. Na razie. Dobranoc.